Dramat w polskim mieście. Woda zmiotła posterunek policji z powierzchni ziemi. Na Dolnym Śląsku trwa walka z niebezpiecznym żywiołem. Wiele miast znajduje się pod wodą, która powoduje ogromne zniszczenia. W jednej z miejscowości doszło nawet do zawalenia komisariatu policji. Dramatyczna sytuacja na południu Polski. Najtrudniejsza sytuacja powodziowa panuje obecnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Podtopione są domy, mieszkania, piwnice i drogi. Stany alarmowe przekroczone są na 58 wodowskazach, a ostrzegawcze w 31 miejscach. Do godziny 15 w niedzielę strażacy interweniowali ponad 3,4 tysiąca razy. W niektórych miejscowościach doszło do poważnych zniszczeń budynków, nawet posterunku policji. W Stroniu Śląskim zmyło posterunek. O godzinie 12 w niedzielę doszło do przerwania tamy w Stroniu Śląskim w powiecie kłodzkim. Do miejscowości nie można dojechać, a dostać się tam mogą jedynie służby ratunkowe. Niebezpieczny żywioł sieje ogromne zniszczenia, o czym świadczy zawalenie lokalnego posterunku policji. Woda zabrała w Stroniu Śląskim i dosłownie zmiotła posterunek policji i jeszcze jeden budynek. Zostało tylko puste miejsce. Nic nie można zrobić, trzeba czekać, aż woda opadnie, powiedziała portalowi o2.pl mieszkanka Stronia Śląskiego. Informację tę potwierdziła inspektor Katarzyna Nowak, rzeczniczka prasowa Komendy Głównej Policji. W Stroniu Śląskim zawaliła się ściana posterunku, przekazała na antenie Polsat News inspektor Katarzyna Nowak. Wojsko ratuje mieszkańców Stronia Śląskiego. Jak przekazało w niedzielę Ministerstwo Obrony, do Stronia Śląskiego wysłano śmigłowiec Mi-17, który pomoże w ewakuacji. W Stroniu Śląskim doszło do zerwania mostu, przez miasto przechodzi duża fala wody. Żołnierze wspierający miejscową ludność mają odciętą lądową drogę powrotną. Wielu mieszkańców wymaga ewakuacji z dachów swoich domów, napisały na platformie X Wojska Obrony Terytorialnej.